Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Elir i witam w kolejnych informacjach na temat gry War Thunder. Jako że pojawiły się wczoraj czołgi w informacjach na temat najnowszego dodatku, zatem dzisiaj pojawiły się informacje na temat najnowszych samolotów, które wejdą wraz z aktualizacją 1.43. Od razu mówię, że na samolotach się nie znam i nie wiem, jakie będzie ich zastosowanie w grze, także podaję te informacje tylko ze względu na to, że pojawiły się i na pewno kogoś zainteresują, a może komuś się nie chce szukać albo woli o tym posłuchać, zatem przedstawię kilka samolotów, które się pojawią. Pojawi się KI-43 na 2. To jest późna wersja, przynajmniej tak mi się wydaje, albo taka mam nazwę, tak jak mówię, nie znam się na samolotach. W kamuflażu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i to jest zdobyczny chyba samolot, tak mi się wydaje. Uzbrojony w dwa karabiny 12,7 mm. O maksymalnej prędkości około 558 km na godzinę. No i ten samolot został zdobyty tak jak przez 433 szwadron myśliwski, tak mi się wydaje, na Nowej Gwinei. Model oczywiście jak najbardziej bardzo fajny. Następnie mamy B-57 i to mi się wydaje, że to będzie jakaś forma bombowca, biorąc pod uwagę, no tak, to będzie jakaś forma bombowca odrzutowego, więc jeżeli ktoś lubi tego typu samoloty, to na pewno mu się spodoba. Oczywiście, tak jak mówię, modele są bardzo fajnie zrobione. Następny jest Horten, to jest niemiecki i to jest prototyp. To był prototyp, to nie latało, to chyba nawet nie zostały stworzone żadne takie prototypy, że tak powiem, latające, tylko to był prototyp na papierze. Nie wiem w ogóle, czy powstał jakiś jakiś prototyp, który został oblatany, nie mam pojęcia, wydaje mi się, że raczej nie. Niemniej jednak dla ludzi, którzy interesują się awiacją, to Horten myślę, że jest jak najbardziej obowiązkową pozycją w jego hangarze, no ze względu na to, że jest to samolot, jest to protoplasta dzisiejszych samolotów B-2 Spirit, które latają w Armii Stanów Zjednoczonych. To Horten, latające skrzydło było protoplastą i myślę, że każdy miłośnik awiacji ma już zaklepane miejsce w garażu dla tej pozycji, dla tego samolotu. Dobra, następnie, oczywiście to jest samolot niemiecki. Następnie mamy radzieckiego I-16, typ 5. No, Iszaka już mamy w grze, nie wiem, czym on się będzie różnił. Tak jak mówię, jakkolwiek nie interesuje się awiacją, więc prezentuję po prostu jakie zmiany nastąpią w samolotach. I to był oczywiście radziecki. No i mamy IU-28 i IU-28 to prawdopodobnie będzie bombowiec. Tak, IU-28 bombowiec. Mam nadzieję, że nie będzie słychać tego szczekania. No i to jest oczywiście samolot radziecki. Co jeszcze? No właśnie, i dochodzi nam Lancaster. Główny samolot bombowy sił brytyjskich w czasie II wojny światowej. No powiem, że wygląda naprawdę fajnie.
Pytanie tylko, jak będzie w stanie się bronić, czy te działka, czy te pięćdziesiątki na nim będą faktycznie w stanie go obronić, bo jest to jednak spory bombowiec, ale no, mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie to zbalansowane i że on faktycznie będzie w stanie pokazać pazur. Na tym bardziej, że to był podstawowy bombowiec sił brytyjskich, więc myślę, że mogliby nad nim trochę popracować. Brytyjski Venom dochodzi. Wygląda fajnie i to są chyba działka, o ile się nie mylę. Tak mi się wydaje, że są to... A nie, to nie działka, to są bomby. No, cztery takie bomby, to są albo bomby, albo rakiety. Chociaż rakiety ma chyba tu podczepione, a to są chyba bomby. No mówię, tak jak mówię, na awiacji się nie bardzo znaję, więc tutaj tylko spekuluję, co to jest. Ale też wygląda fajnie. No i jest nawet informacja, że wybudowano 250 egzemplarzy. Dalej jest japoński samolot J7W1. To jest samolot, tak, to był prototyp samolotu z napędem z tyłu, ze śmigłem pchającym, nie ciągnącym. Też wygląda fajnie. Ciekawe tylko, jak będzie się sprawdzał w trakcie walki, czy będzie zwrotny. Czy raczej nie. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy samolot bardzo podobny do Messerschmittów. 262 chyba? Albo 263, no jakoś tak. Jest to wynik współpracy Japończyków z Niemcami, także tutaj no, albo dostali licencję, albo kupili licencję, albo po prostu wzorowali się bardzo na niemieckich myśliwcach. Czy mamy coś jeszcze? No nie. Tu już z samolotów to jest wszystko, trochę tych samolotów dochodzi. Dodatkową informacją jest to, że od wczoraj, od godziny 14 do poniedziałku 15 września, do godziny praktycznie 2 w nocy, mamy specjał. Jest to pojedynek czołgów T-34 kontra Panzer III, wersja L i wersja M. Natomiast T-34, rok 41-42. I o co w tym chodzi? Używając czołgu T-34 z 41 lub 42 roku, mamy zniszczyć 60 średnich czołgów kontrolowanych przez graczy. To jest ważne. Nie chodzi tutaj o jakieś boty, tylko konkretnie o graczy. Używając czołgów Panzer III, wersja L lub wersja M, zniszczyć tak samo 60 czołgów kontrolowanych przez graczy. Za wykonanie tego zadania mamy 200 srebrnych lwów, także jeżeli ktoś ma problem z kasą, a i tak gra na tych tierach, to wpadnie mu 200 tysięcy. No, taka moim zdaniem normalna taki specjał do zrobienia dla ludzi, którzy i tak grają na tych tierach, bądź lubią te czołgi, a i tak sobie siedzą i wbijają, powiedzmy, sobie kolejny tier, więc te 60 czołgów to myślę, że zniszczą. Dodatkowo jeszcze mamy zniżki w grze, to jest 30% na zakup konta premium na 15 lub 30 dni i 25% zniżki na zakup talizmanu dla każdego czołgu. Także mamy zniżki w sklepie War Thunder, 10% na zestaw startowy, 15% na zestaw startowy SDKFZ 140x1 i T26E i zestaw startowy Gwardia, 15% na zestaw startowy Łowca i zestaw startowy KW1E Obrońca i 20% na zestaw Weteran Ciężki Pancerz. Dodatkowo minutę po drugiej 13 września do pierwszej,
To jest jakoś dziwnie napisane. Do pierwszej. Jakoś to jest dziwnie. Od 02.01.13. Od drugiej w nocy, tak? 13 września do 1.59. Tu jest jakieś dziwnie to jest napisane. W każdym razie albo do pierwszej, albo do 12, albo do drugiej w nocy, albo do 12, 15 września będziemy mieli bonus razy 5 za pierwsze zwycięstwo nacją Niemcami lub Ruskimi. No i jak najbardziej będzie to fajne, bo będzie można, jeżeli ktoś zrobi dobry wynik, to te dodatkowe doświadczenie no na pewno będzie mile widziane, plus jeszcze razy dwa, powiedzmy, jak będziemy mieli to konto premium, to jeszcze to razy dwa, czyli to nam się zsumuje, będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mile widziane i no będzie to naprawdę, jeżeli będzie dobry wynik, to będzie świetny bonus do badań czołgów i do badań modyfikacji. No dobrze, to by było chyba wszystko. A nie, jeszcze jedna informacja, tylko ją szybko tu muszę znaleźć. Gdzie ja mam tą informację? To nie, to są nowe. To są czołgi, które dochodzą. A może to widziałem na... Tak, jest tutaj jeszcze, jest taka informacja na temat Panzerbefelwagen 4. To jest po prostu Panzer 4 w wersji czołgu dowodzenia i to będzie pojazd premium dla armii niemieckiej, przybliżona, tak jak pisze, przybliżona wartość bojowa to około 4,7. Pytanie tylko, jak on będzie zarabiał i jak on będzie miał premię do punktów badań. Też będzie to po prostu zwykły Panzer 4, tylko w wersji, powiedzmy, premium. Tylko po prostu w wersji premium. Dobra, to by było wszystko. Wszystko na ten temat, to by było wszystkie informacje, które mam wam do przekazania dzisiaj. Także ja się z wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!